Cześć wszystkim. Jadę właśnie do siedziby firmy Yuan, w której aktualnie znajduje się bardzo nietypowy samochód. Jest to bowiem auto przekazane na tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przez braci Collins. Zostańcie z nami przez najbliższe kilka minut, bo myślę, że warto. Tym bardziej, że o aucie opowie Wam sam Rafał Collins, który wie o nim chyba najwięcej. Gdybyście natomiast zastanawiali się, czym obecnie jadę, to jest to nowy Suzuki Swift. O nim oczywiście nie dzisiaj, ale pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych testów. No i widzimy się zaraz z Rafałem. I tak jak powiedziałem, jesteśmy w siedzibie firmy Yuan. Jest z nami Emilia Szałańska i Rafał Collins. Witam serdecznie. Spotykamy się przede wszystkim w sprawie samochodu, nietypowego bardzo samochodu. Także opowiedzcie, skąd w ogóle wziął się ten pomysł, skąd wziął się samochód i skąd wzięła się Wasza współpraca. Rozumiem, że mam ja zacząć. Oczywiście, jak najbardziej. U Ciebie zrodził się pomysł. Auto zostało ściągnięte z Niemiec do Anglii, tam zostało stunigowane przez nas. Tam zostało zreplikowane na replikę jakby strażnika Teksasu. Z lekką nutką skolinsowania, wiadomo, Chuck Norris chciał, żebyśmy zainstalowali tam jak najlepszy system audio, więc oczywiście to zostało zrobione. Auto przyjechało do Polski i teraz tutaj w firmie Yuan zrobiliśmy przezajebistą zabudowę. Przepraszam. Super fajną zabudowę zrobiliśmy. Tutaj w sumie to Wy zrobiliście tę zabudowę, to może coś o zabudowie powiesz? My zrobiliśmy zabudowę, ja jej nie robiłam osobiście, przyznam się szczerze. Natomiast mam rewelacyjnych specjalistów i tutaj ja bardzo dziękuję Rafałowi w imieniu mojej firmy. Ja bardzo dziękuję Twojej firmie. Zaprosił mnie do projektu. Było nam łatwo ze sobą współpracować, bo uważam, że wyznajemy takie same wartości, oboje chcemy bardzo pomagać. I jakby no, ten wspólny cel stworzył to cudo, które będziecie mogli zobaczyć i kupić. Przez 2 lata w finałach WOŚP współpracowaliśmy z Mastercardem. I my wspólnie z Mastercardem oddaliśmy najpierw Rolls-Royce'a, który był najdroższą aukcją w WOŚP. W zeszłym roku to był Nightrider, był drugą. A ze względu na globalne jakieś tam obostrzenia, Mastercard dał nam sygnał, że być może w tym roku może być ciężko. I oczywiście pierwszym wyborem w mojej głowie, pierwszym pomysłem był od razu tutaj Emilka i Yuan, bo wiedziałem, że tak jak Emilka powiedziała, oni po prostu wiesz, no żeby pomagać, trzeba mieć trochę też taki dryg i trzeba mieć taki odruch. I wiedziałem, że to w ogóle nie było dyskusji, to było na zasadzie nie ma tematu, robimy to. Więc jakby stąd tak to wyszło. No i co, myślę, że wyszło fajnie, czekamy jak to się sprzeda. No jest bardzo ciężki okres, trudne czasy. Ja nie sądzę, że w tym roku firmy będą miały tego typu budżety, żeby sobie po prostu kupować po 200-300 tysięcy samochody. Ale jak to się sprzeda, to się okaże. Trzymam kciuki, tak jak powiedziałem kiedyś już w innym wywiadzie, że jeżeli uda nam się zebrać na jeden respirator, który ratuje jedno życie, to będzie nam się super zajebiście z tym spało. Ja już powolutku, niestety, jakby dzieje się to, czego nie chciałam bardzo, ale i tak w to weszłam z przyjemnością. Lekka fala hejtu na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i ja jestem za, dlatego, bo rodziłam dziecko, które leżało w respiratorze, które jakby nawet książeczkę zdrowia mamy z serduszkiem. Także weszłam w to całym sercem, ludzie moi są za mną i myślę, że wspólnie osiągniemy cel, tak? A cel jest szczytny i ja lubię pomagać, Rafał lubi pomagać i jakby to jest ten czas, tak? My nie zaglądamy nikomu do kieszeni. Jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli uda nam się ratować jedno dziecko, to będzie super. Ja sam kiedyś korzystałem ze sprzętu, będąc w sanatorium za mało lata i dla mnie to jest totalnie transparentna i prosta sytuacja. Jeżeli ktoś nie wspiera, to niech nie wpłaca. Byleby tylko nigdy nie musiał z tego sprzętu on albo jego bliscy skorzystać. Ja widziałem taką fajną rzecz, bo miałem okazję już zobaczyć samochód, to pokażemy teraz na przebitkach. Ta tablica, czy nie wiem jak to nazwać, która jest zamontowana, ona podobno jest możliwość jej wyjęcia i na przykład powieszenia sobie w biurze. Jak najbardziej, tak. Ja tutaj, ponieważ mam bardzo bujną fantazję, poprosiłam moich pracowników i ludzi naprawdę sprawdzonych, robiłam z nimi mega duże projekty, żeby zrobili to w taki sposób, żeby robiło to dobre pierwsze wrażenie, ale później mogło też zostać elementem użytkowym. Bo nie wiem, czy wygodnie by się jeździło z samochodem, który miałby prawda, to wbudowane, że tak powiem, na zawsze. Także tutaj oni, myślę, że spisali się. Nie, no bardzo dobrze, tym bardziej, że zakładając, że jakiegoś rodzaju firma sobie to auto wylicytuje, postawił sobie na dole w recepcji czy gdzieś jako element wystroju, nazwijmy to, tak? No to wtedy może sobie zdemontować tą całą skrzynię, powiesić u prezesa w biurze i zawsze ktoś wchodzi do biura, do prezesa, mówi, czy ty masz oryginalny scenariusz strażnika Teksasu i w ogóle zdjęcie Chucka z podpisem?
Tak, więc to jest fajne. Chodzi też o funkcjonalność. My nie robimy tylko czegoś na pokaz, tylko żeby to naprawdę później działało. I tak jak auto jeździ i jest sprawne i będzie zarejestrowane w Polsce i będzie można sobie nim śmigać, tak samo ta skrzynia nie jest zrobiona tylko po to, żeby była ładna do zdjęcia, tylko żeby była funkcjonalna. Skąd w ogóle Strażnik Teksasu? Przypadek, czy nie? Może jesteście fanami? Mieliście dojście? Strażnik Teksasu. No Chuck Norris sygnuje u nas jednego z burgerów w restauracji. Mamy burger, który nazywa się Chuck Norris Roundhouse Special, który to Chuck jakby sam nazwał swoim jakby to powiedzieć w sumie, imieniem, nazwiskiem, chociaż to chyba nie jest do końca jego imię, nazwisko, on się inaczej trochę nazywa. Jest! Nie no, jak Chuck Norris mówi, że to jest jego imię i nazwisko, znaczy, że to jest jego imię i nazwisko. I gdzieś tam mieliśmy kontakt i jakby Chuck też bardzo, bardzo fajnie zareagował. Mówmy się, to jest starszy pan, który ma już 80 lat i gdzieś tam, kurczę, wciąż ma takie poczucie, że może zrobić coś dobrego i ewidentnie w tym roku robi coś dobrego. Nikt by nie pomyślał kilka lat temu, że Chuck Norris będzie miał coś wspólnego z Wośpem. Że Chuck Norris tak to mocno się zaangażuje. To też pokazuje skalę tak naprawdę, że wszyscy to wiedzą i chcą w tym uczestniczyć. I wiarygodność Wośpu na świecie, bo to bardzo w tych czasach jest łatwo zweryfikować, z kim rozmawiamy. Ja mogę powiedzieć, oddajemy auto, bo chcemy zbudować auto na fundację Krzak. I w sekundę Chuck i jego ludzie, jego management by mieli weryfikację, że coś tu jest nie tak, ale Wośp jest bardzo wiarygodny na świecie. Orientujecie się, jaka jest aktualnie cena? Obecnie cena jest, wczoraj była powyżej 40 tysięcy rano, bo mi ktoś wysłał screenshot, a teraz to nie wiem. A na co liczymy? Milion. Liczymy przede wszystkim na wiele uśmiechów, liczymy na to, że w tych trudnych czasach ten Chuck Norris poprawi nam humor. I tutaj prawda. W ogóle zwrot do ludzi. Dlaczego w ogóle ja tak się ucieszyłam? Ja naprawdę bardzo sobie cenię ludzi z poczuciem humoru. I wydaje mi się, że całość w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie, nie wiem, tracą pracę, naprawdę jest ciężko i tak dalej, ten Chuck Norris to jest taka wisienka na torcie, że jakby możemy spuścić z tonu, trochę właśnie pośmiać się, bo tak naprawdę no Chuck dla nas to jest uśmiech i radość, tak? Więc mówmy tutaj... To jest człowiek, nie tylko człowiek legenda, nie tylko... Człowiek, który walczył z Bruce'em Lee, który ma jakieś tam konkretne osiągnięcia, no ale też człowiek mem w pewnego rodzaju i człowiek dowcip. A tutaj a propos twojej restauracji, to ulubione danie Chucka Norrisa to danie w mordę, tak? Więc nie pasuje ten hamburger. A wiesz, że Chuck Norris potrafi ugotować jajecznicę z pomidorów? To jest moje ulubione. To jest moje ulubione. Ile Chuck Norris zrobi pompek? Wszystkie. No, to już jest stare. Prostu, ale to jest moje ulubione. I właśnie tak jak Emilka powiedziała, no w tych czasach, kurde, no jest naprawdę ciężko i wszyscy społeczeństwo są zdołowani, ludzie bankrutują i jest tak, kurde, ciężko, jak nie było dawno. I nie tylko w Polsce, ale na świecie. Nie można na wakacje pojechać, nie można pojechać nawet w góry, nad polskie morze, nie można teściowej odwiedzić. Chociaż to może dla niektórych, no, wiesz co, nie można do mamy pojechać. No cofamy. To czy nie? Nie, to nie. Zostaje. Nie mam teściową, mam teściową. Ja mam i bardzo sobie cenię, dlatego zostaję. Mamusiu, dziękuję, pyszna jest jajeczniczka, sztos. I generalnie możemy trochę się pośmiać, możemy trochę się powydurniać, porobić sobie jaja. To jest fajne. I to też jest sygnał, że polska fundacja charytatywna, bo to jest to, czym bądź co bądź jest Wośp, jest znana na świecie. Jakby trochę o tym wiem, robiliśmy nominację Jurka Owsiaka do Nagrody Nobla. Byłem w Oslo, weszliśmy do Komitetu Noblowskiego, oni powiedzieli, znamy Jurka Owsiaka, wiemy kto to jest, więc jakby dla nas to też jest ważne, żeby promować coś, co jest w Polsce dobre i szlachetne w świecie i udział Chucka Norrisa na pewno nam w tym pomaga. Jak najbardziej. I tutaj właśnie to jest najważniejsze, żebyśmy w końcu zaczęli doceniać i być dumni z tego, co mamy, bo jesteśmy fenomenalnymi ludźmi, tylko z pewnych powodów troszkę się odwróciliśmy, tak. Dokładnie. Mhm. I dajemy jakby sobą manipulować. A wydaje mi się, że dobro jest taką rzeczą, która powinna nas zjednoczyć, tak? Nieważne, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, ile mamy, co mamy, to powinno nas jednoczyć. Dobro jest uniwersalne. Jak najbardziej. Jest tak samo dobre dla tych z PiS-u, jak i dla tych z PO. Dla tych z TVP, czy dla tych z TVN-u. Trzeba dla Hare Krishna i dla środków. Trzeba to dosłownie powiedzieć. Po prostu tak jest. I jakby to jest uniwersalne, bez względu na twoje poglądy polityczne, bez względu na to, z jakiego jesteś regionu Polski, czy jesteś z wielkiego miasta, czy z wioski, po prostu dobro jest uniwersalne i jakby staramy się zrobić coś, żeby dać też przykład, że okej, okay, my jakby zdajemy sobie sprawę, że czy Rosos, czy Knight Rider, czy Chuck Norris to są duże, wielkie projekty, tak? Okej, okay. Ale są ludzie, co dają czapkę z podpisami, są ludzie, co dają swoje prywatne rzeczy, które dla nich mają wielką wartość. I one też są na licytacjach i naprawdę warto je licytować, bo czasami można perełki wyrwać, więc gorąco zachęcam, bo jak na nie to ja kupię, bo ja przeglądam. Najmana. Kurtka Najmana już chyba sprzedana. No kupiłam wczoraj.
To powiedz jeszcze tylko, Rafał, skąd w ogóle u Ciebie taka ta potrzeba, ta potrzeba pomagania, że masz czas, bo jesteś zajętym człowiekiem właśnie na tego typu rzeczy, że chcesz się do mnie przyjechać i pogadać. Skąd się to bierze? Przychodzi taki moment w życiu człowieka, że ma więcej szczęścia w życiu niż sobie na nie zasłużył. Nie? Że jakby patrząc 5 lat temu, 10, to bym nigdy nie pomarzył, że jest w takim miejscu. Więc ja napisałem o tym w książce, że my szczęścia nie mamy, my tylko pożyczamy. I jeżeli będę z całej siły starał się trzymać tutaj, to mnie opuści na długi okres. A jak dam je tobie, tamtej pani, Emilce, to ono zatoczy koło i do mnie wróci szybciej. I jakby ja w to bardzo głęboko wierzę. I nie wiem, czy jest to teoria, którą sobie sam wymyśliłem, czy gdzieś ją kiedyś wyczytałem, ale naprawdę tak żyję i znajduję, mam czas, mam możliwości i chcę je pożytkować. Czyli tak w dwóch słowach dobro wraca. No mam nadzieję, że dobro wraca. Póki co nie mogę narzekać. A ja bym powiedziała, że nie dobro wraca, tylko dobro rodzi dobro. I to jest prawda. Najważniejsze. I dobro jest jak żółta piłka. Jak ją podamy komuś z uśmiechem, to ta osoba poda kolejnej osobie i po prostu mamy efekt tsunami. I jest to coś pięknego. A dlaczego ta piłka jest żółta, a nie czerwona na przykład? Bo żółty to uśmiech. A, okej. Okay. Dzięki wielkie. Nie wiem, czy żółty uśmiech to jest niekoniecznie dobre. Albo to będzie rasistowskie, przepraszam, przezroczysty. Biały uśmiech, jak w reklamie pasty do zębów. Żółty uśmiech, ta emotka, co jest taka żółta z buźką. Zawsze jest żółta. Licytujcie, przesyłajcie znajomym informacje o tej akcji, bo jest naprawdę wspaniała. A jak nie możecie licytować, bo nie każdy może, bo jest to drogie, tak powiedziałem, są ciężkie czasy, to kurczę, chociaż udostępnijmy to u siebie na profilu. To nic nie kosztuje, to trwa 5 sekund, udostępnijmy, a uwierzcie, że to pomaga. I to jest naprawdę ważne, bo ty pomyślisz, a komu ja to udostępnię i tak z moich znajomych nikt tego nie kupi. Nie wiesz, może ktoś z twoich znajomych udostępni komuś dalej, ktoś zobaczy, ktoś się podzieli i będziemy mieli wszyscy potem lepsze wyniki całej oglądalności aukcji i tak dalej. I będziemy mieli też możliwości później bardziej w to inwestować, w to wchodzić, więc to jest ważne. I jeżeli ktoś mówi, nie mam jak dołożyć cegiełki, nie mam jak pomóc, to jest twój sposób. Śledź nas na Facebooku, na Instagramie. Juan, Rafał Collins, bracia Collins. Tyle starczy. Dzięki. Dziękujemy bardzo.